Ten zbiór opracował ich. Podczas budowy ścieżki pieszo-rowerowej z Trzcianki do Smolarni archeolodzy z Muzeum Ziemi Nadnoteckiej natrafili na ślady osadnictwa sprzed 8000 lat. Na jednym z niepozornych pagórków w lesie pod Smolarnią znaleziono krzemienne narzędzia datowane na epokę kamienia. W trakcie prac sondażowych odkryliśmy pozostałości osadnictwa ze środkowej epoki kamienia, to jest osadnictwo mezolityczne. Jest to tak wstępnie datowane, powiedzmy, ponieważ to badania w zasadzie teraz będzie cały, prawda, cykl opracowań gabinetowych, ale po tym, co udało nam się odkryć, możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z osadnictwem sprzed 9-8 tysięcy lat. Przede wszystkim narzędzia krzemienne, drobne narzędzia wykonane z krzemienia. Nie znaleźliśmy takich bardzo charakterystycznych dla tej epoki zbrojników, czyli takich narzędzi wykorzystywanych przy polowaniu na zwierzynę. Za to znaleźliśmy bardzo dużo skrobaczy, drobnych narzędzi, takich nożyków krzemiennych, tylcowych, które mogły być wykorzystywane przy obrabianiu ryb. I to jest o tyle istotne, że w zasadzie znajdujemy się na takiej wydmie, skarpie nad dawnym jeziorem wysuszonym, więc prawdopodobnie mamy do czynienia z jakimś osadnictwem związanym z gospodarką rybacką. Obecnie przeprowadzono prace wstępne, które wykazały, że warto byłoby w tym miejscu poprowadzić pełne wykopaliska. To są badania sondażowe. Chcielibyśmy w przyszłości taki szeroki program zrobić, tutaj przede wszystkim całe te brzegi tego dawnego jeziora przejść, ponieważ no, to jest dosyć duży potencjał, to są takie tereny jeszcze nierozpoznane przez archeologię. Archeolodzy będą starać się teraz o fundusze, by w pełni zrealizować cały projekt. To nie jedyne odkrycie archeologów z Muzeum Ziemi Nadnoteckiej na naszym terenie. Wstępne badania potwierdziły również średniowieczne osadnictwo w okolicach Radolina. Tam również planowane są szersze badania archeologiczne w przyszłym roku.